projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Projekt implementuje tzw. dyrektywę SUP, Single Use Plastics, mającą na celu zmniejszenie negatywnego wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród rozwiązań zawartych w projekcie proponuje się wprowadzenie systemu kaucyjnego, który obejmie butelki z tworzywa sztucznego do 3 litrów, butelki szklane do 1,5 litra oraz puszki aluminiowe do 1 litra. Dobrze, że polski rząd wreszcie wdraża dyrektywę SUP i dobrze, że chce stworzyć system kaucyjny dla opakowań plastikowych i puszek, jednakże w zakresie butelek szklanych jest to tak naprawdę nadregulacja, która nie jest potrzebna, a wręcz może być dysfunkcyjna dla recyklingu tego surowca. Obecnie mamy gminne systemy zbiórki opakowań szklanych, które działają całkiem efektywnie, i nie ma tak naprawdę potrzeby, żeby włączać szkło do tego projektu, zwłaszcza, że dyrektywa SUP dotyczy opakowań plastikowych, a nie opakowań szklanych. W związku z tym z jednej strony mamy dobre rozwiązania dla części surowców oraz niepotrzebną i dysfunkcyjną nadregulację dla szkła.